Hej, tu Sroka z tej strony, a to kolejna część poradnika do Battlefield 4 w misji pod nazwą Morze Południowochińskie. A no tak, wpadł do ciebie Alek. Pierwszy nieśmiertelnik na tym Chyba etapie nie chciał jest cię do budzić. zdobycia już na Mogę się samym starać, początku, pij ile się kiedy da, budzimy kumpanie. się na pokładzie naszego statku Valkyria. Żeby go zdobyć, Też się musimy jakoś stać nauczę. i iść wzdłuż prosto przed siebie tym korytarzem. Dobra, czekaj, Mijamy zaraz wszystkie wyjdę. kajuty. I przy Dalej, samej kajucie, tutaj obok tych dwóch jest mechaników łazienka. wzdłuż korytarza, Potem na tutaj mamy prawo, też, na kurde, pryczy, znajduje się naszą pierwszy najlepszą na nieśmiertelnik. obudzenie, to nie nasza broszka. Lista jest długa. Przynajmniej napęd mamy. Bogu dzięki za diesla. Jak to? Nie ma świec. Na szczęście. Pierwszą broń w tym etapie zdobywamy już na pokładzie tonącego statku Tytan. Kiedy dojdziemy do tego momentu, gdzie musimy skręcić w prawo, otworzyć te drzwi i otworzyć ten właz, nie idziemy Chyba tam, tylko skręcamy w lewo. lekko znalazł. I tutaj w prawo i w tym pomieszczeniu na skrzyni leży pierwsza broń P90. Zaraz po znalezieniu broni i po otwarciu włazu mamy obowiązkową krótką sekwencję pod wodą. I aby przejść do dalszej części etapu, musimy tutaj za tymi drzwiami skręcić w prawo. Ale jeśli spojrzymy się w lewo, to zobaczymy, że na tej stalowej belce wisi drugi nieśmiertelnik w tym etapie. Nadal na tonącym okręcie, zaraz po scence, gdy statek zostanie przepołowiony, widzimy dziurę w poszyciu prowadzącą na niższe pokłady. Wchodzimy do niej i idąc dalej tym korytarzem, idziemy na sam jego koniec. Skręcamy tutaj w lewo i na samym końcu tego korytarza widzimy opartą o murek drugą broń na tym etapie. Ostatnią broń na tym etapie zdobędziemy wracając już na nasz okręt Valkyria i w sekwencji walki z przeciwnikami w hangarze zobaczymy ten otwarty samolot. Wchodząc do niego, zobaczymy trzecią i ostatnią broń opartą o siedzenie. Ostatni nieśmiertelnik w tym etapie zdobywamy wracając na zewnętrzny pokład Valkyrii. Zamiast biegnąć w lewo, biegniemy w prawo. Biegniemy, biegniemy i w płonącym wraku tego helikoptera na przednim siedzeniu znajduje się ostatni nieśmiertelnik w tym etapie. Ok, to wszystko jeśli chodzi o ten etap. Jeśli podobał Wam się filmik, proszę zostawić łapkę w górę. Ja zapraszam do oglądania innych moich filmików. I jak zwykle dzięki za oglądanie. Pozdro, Sroka.